Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na różne wybrane oczywiście zjawiska ze sztuki XX wieku. Bo ostatnio, jak sobie Państwo przypominacie, mówiliśmy między innymi o takich sprawach jak sztuka początku XX wieku, czyli zjawiska szeroko pojętego ekspresjonizmu, kubizmu, abstrakcji, prawda? I jeszcze włączyłem tam na zamknięcie ostatniego spotkania rzeźby przełomu XIX i XX wieku. Mówiłem o sztuce Augusta Rodin, którego sztuka była takim trochę łącznikiem jeszcze elementów klasycznego piękna z pewnymi już nowoczesnymi rozwiązaniami, przynajmniej na gruncie rzeźby. Natomiast dzisiaj jeszcze kilka takich ważnych zjawisk w sztuce XX wieku. Zjawisk, które rozwijają się równolegle do tych wszystkich tak zwanych izmów, prawda? A więc równolegle do takich zjawisk jak kubizm, jak abstrakcja w różnych jej nurtach. Myślę, że warto, żebyśmy te zjawiska jeszcze tak sobie krótko omówili, bo one będą ważne też dla różnych postaw po II wojnie światowej. Bo dzisiaj też byśmy zwrócili uwagę na te kwestie. I proszę Państwa, krótko takie dwa problemy jeszcze z czasów międzywojennych. A więc mniej więcej te czasy, o których mówiłem ostatnio, o tym dwudziestoleciu międzywojennych w sztuce na przykład abstrakcyjnej, to równolegle rozwijają się takie dwa nurty, dwa zjawiska bardziej może, jak dadaizm i w pewnej opozycji stojący do niego surrealizm, prawda? I może teraz zwróćmy uwagę na te dwa kierunki, bo czasami się mówi o różnych artystach, na przykład współczesnych, prawda? Że on ma jakieś dadaistyczne skłonności, prawda? Może mieć dadaistyczną postawę. Ja kiedyś miałem też taką historię z pewnym artystą kieleckim, który wygrał konkurs plastyczny. Pisałem recenzję z tego i nazwałem jego sztukę dadaistyczną, prawda? I on się trochę na mnie obraził, bo nie wiedział, o co chodzi, tak szczerze mówiąc. No, ale później wszystko się dobrze skończyło. A więc zajmijmy się właśnie takim problemem, bo on jest szokujący trochę. Prawda? Szokujący, bo samo słowo, proszę Państwa, niekoniecznie jest do końca jakby zrozumiałe i wyjaśnione. Etymologicznie słowo dada po francusku oznacza zabawkę dla dziecka, takiego malutkiego konika. Inni z kolei twierdzą, że dada to są pierwsze słowa, jakie dziecko wypowiada w ogóle, prawda? Malutkie dziecko. No i co to ma wspólnego ze sztuką w takim razie? O co tutaj chodziłoby? Zauważcie Państwo, że ja tak zaznaczyłem daty. Proszę zwrócić uwagę, mniej więcej to są te lata krystalizowania się takich postaw dadaistycznych, ale one będą też i po wojnie, i po drugiej wojnie. A więc zobaczcie Państwo, że to są okolice I wojny światowej, prawda? W różnych stronach świata. Nie ma jakiegoś takiego centralnego ośrodka dadaistycznego. Na czym polega, proszę Państwa, postawa dadaistyczna? Generalnie polega na kontestacji w ogóle sztuki jako takiej, prawda? Z czego by to wynikało? Bo tą kontestację to już obserwujemy od ekspresjonizmu, prawda? Od impresjonizmu nawet wcześniej, kontestację postaw akademickich w sztukach pięknych. Natomiast dadaizm to jest w ogóle kontestacja postaw artystycznych, prawda? Z czego to może wynikać? Zobaczcie Państwo, że to jest właśnie czas I wojny światowej, a więc można tutaj mówić o takiej postawie artystów, że skoro wokół nas się dzieją rzeczy absurdalne, czyli wojna wybucha, prawda, doprowadza się do wybuchu wojny, to czy my, artyści, nie powinniśmy też zachowywać się absurdalnie, prawda? I czy nie zaproponować nagle odbiorcom, bywalcom muzeów i wystaw, rzeczy absurdalnych, prawda? I żeby nie być gołosłownym, to może byśmy od razu popatrzyli na czołowego artystę dadaistę, Marcela Duchampa, który postanawia wprowadzić do przestrzeni galeryjnej
tak zwany przedmiot gotowy i nadać mu rangę sztuki, zatytułować go, no i oto jest sztuka, prawda? Proponuje coś takiego. I on, jak tu Państwo widzicie, wprowadza do galerii pisuar. Nazywa to fontanną. Później pojawiają się różne przedmioty, tak jak tu z prawej ta suszarka do butelek i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Można by tu pokazać różne przedmioty, tylko ja nie będę Państwu pokazywał przedmiotów codziennego użytku, ale one są podpisane imieniem i nazwiskiem, bo ktoś tam na to wpadł i wprowadza coś takiego. Także proszę Państwa, to jest taki, w historii sztuki to zjawisko nazywa się, że to się wprowadza do obiegu artystycznego rzeczy gotowe, ready-made, rzeczy gotowe, zrobione i nadaje się temu rangę sztuki. Prawda? Więc to jest taki rodzaj szyderstwa, postawy kontestacyjnej, wprowadzania do sztuki absurdu i tak dalej. Powstaje zresztą równolegle też poezja dadaistyczna, więc taka poezja, gdzie niekoniecznie mamy jakiś taki ciąg logiczny, raczej wprost przeciwnie. I to jest też, proszę Państwa, taka sytuacja, że można też odwrócić, że dadaiści szydzą z wielkiej sztuki. Powiadają, że na przykład z obrazu Rembrandta można by zrobić deskę do prasowania. Prawda? Także to jest też w odwrotną stronę. Coś takiego już było wcześniej u futurystów, no ale te kontestacje się nakładają na siebie. Także Marcel Duchamp jest tu takim czołowym dadaistą, wprowadzającym do przestrzeni galeryjnej rzeczy gotowe. Zresztą takie postawy też polegają na głoszeniu różnych właśnie manifestów. Taki Kurt Schwitters na przykład, on też głosił hasło, że wszystko, co artysta wypluje, powiada, jest sztuką, prawda? A więc to się zaczyna właśnie już tworzyć taka nowa estetyka, powiedziałbym, i warto, żebyśmy o tym pamiętali, bo na gruncie amerykańskim po II wojnie światowej pojawi się coś takiego jak pop art. A pop art będzie miał korzenie właśnie dadaistyczne, tylko trochę z innym kontekstem kulturowym i społecznym. No, nie będziemy tam specjalnie kontemplować pisuaru czy tam suszarki, ale proszę Państwa, chciałem Wam zwrócić uwagę jeszcze na bardzo słynne dzieło Marcela Duchampa, dadaistyczne. Można je oglądać w słynnej Tate Modern Gallery w Londynie. I ono jest zatytułowane, jak tu Państwo widzicie, bardzo dadaistycznie też powiedziałbym, Panna młoda, rozebrana przez swych kawalerów, jednak. To jednak jest tu świetne, prawda? I ja nie będę Państwu tłumaczył tego obrazu. Natomiast przytoczyłbym Państwu fragment tekstu, który napisała pani profesor Maria Poprzęcka o tym obrazie, bo to myślę daje do myślenia, bo tu jeszcze w podtytule widzimy, to jest tak zwana wielka szyba, prawda? I to jest o tyle zabawne, że no jak ktoś tam trochę słyszał o historii sztuki, no to mniej więcej wie, jak to jest, ale najzabawniejsze jest obserwowanie ludzi, właśnie jak oglądają tę szybę, prawda? Bo to jest takie reakcje, to jest przeźroczyste, także widzimy się tam nawzajem, prawda? No i różnie reagujemy. I profesor Poprzęcka pisze o tym obrazie, że odwołując się do autora, czyli Marcela Duchampa, że to jest obraz na temat apoteozy dziewictwa. Apoteoza dziewictwa. I profesor Poprzęcka pisze w ten sposób, że to jest obraz, no, który jest oprawny w metalowe ramy, podwójne tafle szklane, między którymi zostały umieszczone różne płaskie elementy. W górnej strefie
to jest górna strefa, to jest ta panna młoda. To są formy płynne, abstrakcyjne, a pod nią jest strefa kawalerów. I tam znajduje się absurdalna maszyneria ustawiona na wygiętych metalowych nóżkach, nazwana młynkiem do czekolady, 9 blaszanych samczych figur o kształtach zbliżonych do pionków szachowych. I dalej profesor pisze tak. Lekko żółtawy odcień i efekty fakturalne partii panny młodej powstały w wyniku hodowli kurzu, który przez 1,5 roku tworzył malownicze pokłady na rozłożonej tafli. Podczas transportu szyba została rozbita. Duchamp zabezpieczył ją dodatkowymi szklanymi płytami, zachowując siatkę spękań jako nowy, istotny element dzieła. No, dalej pisze pani profesor, panna młoda jest dziełem otwartym. Artysta uważał użycie przeźroczystego szkła za wyzwalające z uciążliwego procesu malowania tła i pozwalające dowolnie je zmienić po prostu przez przesunięcie w inne miejsce. Tym samym wielka szyba może wchłaniać inne dzieła. Dowolnie je adaptować, tworzyć wraz z nimi, a także z otoczeniem, całą grą odbić wciąż nowe konfiguracje. Także to jest, proszę Państwa, to pytanie, które kiedyś zadawał jeden profesor, pisząc taką słynną książkę o sztuce XX wieku. Co się dzieje ze sztuką, prawda? Co się dzieje ze sztuką? Warto, żebyśmy wiedzieli, że takie zjawiska są też istotne. Marcel Duchamp, właśnie to, o czym wspominałem, no także traktuje w ten sposób sztukę dawną, prawda? Więc tutaj no, on to jeszcze tam podpisuje takim skrótem i ten skrót po francusku czytany fonetycznie daje ordynarne słowo, prawda? Także to są takie z kolei gry z widzem. No i też tworzenie przedmiotów absurdalnych, to w tym bierze udział szczególnie słynny Man Ray, który jest fotografikiem, a więc też punktem wyjścia przedmiot gotowy, ale w takim jakby absurdalnym kontekście. No i ciało ludzkie dla Mana Raya jest punktem wyjścia i właśnie takich różnych propozycji, skojarzeń i tak dalej. Zresztą to zdjęcie po lewej stronie, jak ktoś na przykład śledzi może sztukę Rafała Olbińskiego, to jest taki plakat jednej opery, niemalże powtórzony za Rajem. No, w tych przykładach sztuki dadaistycznej Francis Picabia z kolei maluje obrazy, które są absurdalnymi maszynami. One do niczego nie służą, prawda? Ale to są też takie cywilizacyjne zainteresowania postępem technicznym, a przy okazji właśnie szyderstwem. I proszę Państwa, kilka słów teraz o surrealizmie, bo trzeba też, proszę Państwa, postrzegać te różne zjawiska jako też sprzeciwy, postawy, które polegają na nieakceptacji tego, co było wcześniej, albo to, co się gdzieś tam rozwija równolegle. Surrealizm, czyli kierunek, którym z założenia jakby źródłem inspiracji są marzenia senne, sny, stany halucynacyjne człowieka, naturalne bądź też sztucznie wywoływane. To się wiąże też, proszę Państwa, z tym, że surrealiści na przykład trochę przeciwstawiają się sztuce początków XX wieku, szczególnie na przykład abstrakcji, czy też postawom dadaistycznym. Bo generalnie surrealizm, proszę Państwa, polega też na tym, pamiętajmy o tym, że surrealista musi być znakomitym warsztatowcem. Bo żeby wprowadzić do obrazu właśnie to, co jest istotą surrealizmu, a więc rozpoznawalne przedmioty, które są połączone w sposób nierzeczywisty, prawda? Więc tu musi być doskonały warsztat plus wyobraźnia. Przedmiot rozpoznawalny
połączony z innym przedmiotem musi być jakby absurdalnie połączony, nie, w sposób nierzeczywisty. Także surrealiści, proszę Państwa, no są wybitnymi warsztatowcami. Prawda? To jest geniusz, można by powiedzieć, w wielu przypadkach polegający właśnie na tym, że można namalować, powiedzmy, zdeformowany zegar, prawda, tak jak to robi Salvador Dali, czy zdeformowanego jakiegoś zwierzaka, który jednak jest rozpoznawalny, prawda, że to na przykład jest słoń na jakich cieniuteńkich nogach na przykład, prawda, i tak dalej. Poza tym, no, tak jak wspomniałem, marzenia senne, stany halucynacyjne, poza tym erotyka u surrealistów też będzie tym pierwiastkiem inspirującym ich twórczość, bo tu jeszcze Freuda, teorie były często wykorzystywane, no dyskusyjne, jak wiadomo, teorie, ale na przykład fakty takich erotycznych jakichś marzeń też bardzo często inspirował artystów. To są głównie, proszę Państwa, malarze, ale także i w rzeźbie będą przykłady surrealizmu. Czołowym takim teoretykiem był André Breton, francuski poeta, teoretyk surrealizmu. No i tak jak wspomniałem, takim czołowym przedstawicielem był Salvador Dali i właśnie ta jego sztuka to jest właśnie to połączenie genialnie odtwarzanych, zdeformowanych przedmiotów czy fragmentów ciał, ale w sposób rozpoznawalny, no, łączenie z nierzeczywistymi innymi kontekstami świata natury, człowieka i tak dalej. No, tytuły też, jak Państwo widzicie, są surrealne. Bardzo często źródłem inspiracji jest jego żona, która była taką muzą. Poza tym w tych jego obrazach często obserwujemy też elementy, które odnajdujemy w innych. Tego słonia na przykład w tle to możemy znaleźć w słynnym kuszeniu świętego Antoniego. Także on powtarza ten element wielokrotnie. No, ta modelka powtarza się często, małżonka Salvadora, tutaj jako Leda, ona jest pokazana w kontekście łabędzia. Jak Państwo może pamiętacie z mitologii, Zeus pojął był Ledę, zamieniając się w łabędzia. Bo to Zeus to tak się zamieniał czasami. Jest taki słynny temat, ja chyba pokazywałem kiedyś Państwu przy okazji baroku, Danae, prawda? Danae to jest najczęściej akt, a nad Danae jest deszcz, ale ze złota, bo to Zeus się zamienił w złoty deszcz i posiadł był Danae. No a tu się zamienił w łabędzia. Także to też bardzo jest takie surrealne i Salvadorowi, no, zapewne się podoba. Także proszę Państwa, tego można by tu bardzo dużo pokazać, no te erotyczne motywy, takie dosyć wyszukane czasami. Tu z kolei jego siostra pozuje do tych obrazów. Także tego można by tutaj sporo. Był także projektantem. I może panie to znają, te jego słynne perfumy, buteleczki w kształcie ust, prawda? Zresztą to go bardzo inspirowało części twarzy, prawda? Jako punkt wyjścia do różnych projektów, bo zobaczcie państwo, kanapę też można zrobić w ten sposób, że punktem wyjścia są usta. On zresztą tak tkwił w tych zmysłowych kwestiach, Bo jakiś czas był w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej i tam na przykład, no, takim wynalazkiem słynnym w latach 40. były pończochy, prawda? I on malował dużo reklam pończoch, które zresztą były następstwem, no, wynalazków służących wojnie, bo to nylon, prawda, spadochrony, no, a przy okazji poszło to do produkcji masowej.
I Salvador Dali właśnie też tak w latach 40. Te takie zmysłowe bardzo reklamy pończoch malował, rysował, projektował. No meble, jak tu Państwo widzicie. Jeszcze polecałbym, proszę Państwa, jego słynny teatr w miejscowości Figueros. To jest w Hiszpanii, tak od Barcelony, gdzieś na północ, jakieś 200 kilometrów, może niecałe, tuż przy granicy francuskiej, miejscowość Figueros i jego ten teatr, który on kiedyś tam kupił. To popularnie mówią na to dom z jajami, bo tam, jak Państwo widzicie, u góry. No i tam dopiero można znaleźć niezwykłe pomysły aranżacji wnętrz, na przykład łazienka, gdzie na suficie są podwieszona wanna, sedes, krzesła. Prawda? Także wchodzimy i to wszystko, co powinno być na podłodze, jest na suficie. Prawda? Także, no, ta ściana to są takie ciasteczka w stiuku robione. No, to jest Salvadora oczywiście pomysł. Na dziedzińcu jest taki jeszcze taki fragment amfiteatru zachowany. Samochód, taka limuzyna podwieszona, połączona z fragmentem łodzi. No, niesamowite to są, no, nie do opowiedzenia. To jest surrealne po prostu i to trzeba doświadczyć. No jeszcze tak kilka może przykładów czołowych surrealistów. Max Ernst, który zresztą przechodzi przez różne tak zwane izmy, bo Max Ernst był i ekspresjonistą, i przechodził przez abstrakcję, i dużo jest jego też surrealizmu. No, jakbyśmy, proszę Państwa, próbowali interpretować obrazy surrealistyczne, to byśmy stworzyli sytuację surrealną, prawda? To tak dla popatrzenia. No, te obrazy też, proszę Państwa, mogą nam pokazać stosunek do religii, bo jak tutaj widać po obrazie Maxa Ernsta, że ten stosunek był szyderczy raczej. Zresztą surrealiści sami uważali się, że sztuka, jaką uprawiają, to jest badanie duszy ludzkiej. Prawda, że oni próbują badać sen, marzenia i tak dalej. No i oni są trochę takimi lekarzami, trochę badaczami i niekoniecznie sprawy religii im są potrzebne. Raczej są im niepotrzebne i mieli do religii bardzo krytyczny stosunek. I Max Ernst tutaj ten stosunek pokazuje w taki sposób szyderczy, zabawny trochę. Zauważcie Państwo, że tam Matka Boska tak tego Chrystusa bije, że aż mu aureola spadła, prawda, tam widać, a w tej aureoli jest podpis autora. No a tam w tym okienku właśnie jest Max Ernst, André Breton i właśnie Paul Éluard, czołowa też poeta. No. Z tych jeszcze takich właśnie surrealistów, którzy trochę odbiegają od takiej przedmiotowości, rzeczowości, to jest właśnie Juan Miró, który posługuje się takimi dekoracyjnymi znakami. A to jest piękne malarstwo, duże formaty, takie bardzo poetyckie, z tytułami na przykład bardzo poetyckimi. Ta cała kolekcja jest w Fundacji Miró w Barcelonie. Warto też tam przy okazji zajrzeć. I na to też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, bo to jest takie zjawisko, które z kolei ma wpływ na przykład na wzornictwo przemysłowe, tak szczególnie po II wojnie światowej. Tu nawet pewien projektant, taki słynny Gio Ponti, no, zajmował się sanitariatami. Nie ukrywał, że sztuka Jeana Arpa wywarła wielki wpływ na niego. To robił to dla firmy mediolańskiej produkującej sanitariaty. Antymimetyczny nurt, czyli mimesis to naśladowanie, prawda? Natomiast właśnie Arp proponuje właśnie odejście od naśladowania. Niemniej jednak są to jakieś takie wyraźne skojarzenia ze światem
form organicznych, roślinnych. No tutaj z tytułu wynika, że to po prostu jajka go tam jakoś inspirują jako motyw dekoracyjny, czy tego typu kompozycje. Czy z kolei on przygląda się z kolei ciału ludzkiemu, prawda? I w sposób bardzo syntetyczny właśnie wybiera tego typu motywy. Także nazywamy sztukę Jeana Arpa tym nurtem antymimetycznym, prawda? Bo to, cośmy widzieli wcześniej, to generalnie tacy artyści jak Salvador czy Max Ernst, to jednak człowiek był tam punktem wyjścia, prawda? Tutaj w pewnym sensie też można mówić o inspiracji anatomią człowieka. No to są też te jego takie w przestrzeni miejskiej przykłady rzeźb już późnych z tego nurtu. I proszę Państwa, teraz byśmy przeszli do kolejnego zagadnienia, mianowicie do sztuki po II wojnie światowej już. Tak więc, proszę Państwa, przenosimy się już na grunt amerykański i wchodzimy w okres po II wojnie światowej. W historii sztuki to jest bardzo ważny moment i w ogóle w historii kultury chyba jest to też taki wyrazisty moment, właśnie to zakończenie II wojny światowej. No, w Ameryce to wszystko, jak wiadomo, inaczej wyglądało, ale pamiętajmy też o jednej takiej kwestii, że zaczynają się zmieniać, i to bardzo wyraźnie widać w tych czasach, te tak zwane centra kulturowe. Bo generalnie rzecz biorąc, właściwie wszystko, co najważniejsze w latach międzywojennych, to działo się w Europie, a szczególnie w Paryżu, co tu dużo mówić, prawda? I ten Paryż przez wiek, właściwie od czasów klasycyzmu i romantyzmu, można mówić, był stolicą artystyczną Europy, no i świata tym sposobem, prawda? Przed Paryżem jeszcze czasy renesansu i baroku, no to był Rzym, Florencja, prawda? To były główne te ośrodki, z których emanowały nowe zjawiska artystyczne. Natomiast właśnie po II wojnie światowej Nowy Jork staje się taką stolicą artystyczną i to, co się stanie w Nowym Jorku, to zaczyna oddziaływać także na Europę. No później to się troszeczkę wyrówna, bo Europa ze swoim trochę jednak konserwatyzmem i nastawieniem na humanizm, prawda, będzie trochę inaczej reagować. Ale może to będzie okazja do skonfrontowania takich tez. Wielu artystów, ponadto pamiętajmy, emigruje z Europy. No wiadomo, że wojna powoduje takie ruchy i stąd wielu Europejczyków tam na przykład znajduje schronienie i także się rozwija. Ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę na pewne zjawiska przełomowe w historii sztuki, które właśnie rozwijają się w Stanach Zjednoczonych i takim najważniejszym przełomowym zjawiskiem będzie tak zwany ekspresjonizm abstrakcyjny. To jest równoznaczne z pojęciem szkoły nowojorskiej. I proszę Państwa, ja tutaj takie pojęcia wprowadziłem. Warto, żebyśmy chociaż jedno bądź dwa zapamiętali, bo te z kolei pojęcia powodują, że późniejsze zjawiska w sztuce są następstwem właśnie takich rewolucyjnych, powiedziałbym, działań plastycznych, które mają miejsce właśnie w kręgu tak zwanej szkoły nowojorskiej. Malarstwo informel, kiedyś słyszałem informel, ale raczej informel, to jest tu właśnie malarstwo, gdzie następuje takie zerwanie z problemami formy rozumianej tradycyjnie, prawda? I tu dochodzi drugie pojęcie, action painting, czyli malarstwo gestu, ruchu. Ponadto kolejne pojęcie też z tym związane, dripping, czyli z angielskiego
kapać albo chlapać. Stąd na tych malarzy często mówiono chlapacze. Chlapacze. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. All over to taką całą powierzchnię. Całą powierzchnią. I proszę Państwa, żeby to teraz wszystko razem połączyć, zobaczcie Państwo, jak wygląda malowanie obrazu. Właśnie w tym nurcie, i której przedstawicielem jest Jackson Pollock. Bardzo ważny moment w historii sztuki, bo proszę Państwa, właśnie to malarstwo informel, a więc zaczynamy odchodzić od tradycyjnego rozumienia sposobu malowania. Prawda? Już nie tak jak tu elegancki obraz stoi na sztaludze, przychodzi tam nawiedzony artysta z pędzelkiem, z paletą i teraz będę malował, a jeszcze modelkę posadził i w ogóle jest wszystko, jak to się mówi, po Bożemu. Nie, płótno ogromne leży na podłodze. Nie ma pędzla, nie musi być pędzel, ale musi być farba w wiadrze, w tubie bezpośrednio i od razu na płótno, prawda? I całą powierzchnią, prawda? Czyli pochlapie, pokapie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie Państwo, że następuje pewien taki moment przełomowy, że no, to już jest informel, prawda? Odchodzimy całkowicie od tradycyjnego sposobu malowania, prawda? Zobaczcie Państwo, że idziemy tutaj dalej, bo widzieliśmy już coś, co nas mogło szokować, coś, co się nazywało dadaizmem, prawda? Że oto mamy przedmiot gotowy, prawda? Jak go mamy w przestrzeni galeryjnej, no to zwracamy uwagę, bo tam na pisuary to specjalnie nie zwracamy uwagi, jak są na swoim miejscu. No, ale jak widzimy, że coś się dzieje takiego, że to jest już zupełne odejście od tradycyjnego sposobu malowania, no to coś się dzieje ze sztuką, prawda? Coś innego. Warto, żebyśmy o tym pamiętali, bo później będziemy mieli kolejne zachowania, bo to jest jakby koniec pewnej epoki, że teraz już niekoniecznie musi być tak, że obraz ma powstawać w sposób tradycyjny. Prawda? I zobaczycie Państwo, ja pokażę kolejne przykłady, że to niekoniecznie musi być pędzel, czy jakieś tam narzędzie, czy ręka. Nie, może to być ciało ludzkie zanurzone w farbie, prawda? I tam oddane na... Bo też pod czymś takim można jeździć rowerem, prawda? I też będziemy mieli jakiś taki obraz, prawda? Także Jackson Pollock i szkoła nowojorska i właśnie tego typu malarstwo. To są, proszę Państwa, ogromne obrazy, ogromne formaty. I czasami mamy wątpliwości, czy artysta skończył, czy nie skończył. Prawda? Ważne jest to, że na przykład to, jak on maluje, to też jest takie otwarcie też pracowni. No zobaczcie, to jest action, prawda? To jest też takie trochę dla ludzi. Nie zawsze, ale tak zaczęło być od czasów Jacksona Pollocka, prawda? Także to jest, proszę Państwa, właśnie też ta widoczna przy okazji technika drippingu, czyli chlapania bądź kapania. To naprawdę robi duże wrażenie i na przykład w którymś z muzeów londyńskich obraz Jacksona Pollocka jest powieszony naprzeciwko nenufarów Claude'a Moneta. Ja nenufary Państwu kiedyś tam pokazywałem, ale tak ten zachowany, duży format. I to jest bardzo dydaktyczne zachowanie właśnie tych ludzi, którzy aranżowali właśnie taki układ, bo tu chodzi zarówno Monetowi, jak i Jacksonowi Pollockowi o malarskość, prawda? Monetowi nie chodziło wcale o te nenufary, prawda? Tylko jemu chodziło o problemy formy, koloru. Temat był pretekstem. Tu już w ogóle mowy nie ma o żadnym temacie, prawda? Tu już jest to działanie malarskie, prawda? Ta fascynacja czynnością malowania. Niektórzy autorzy piszący o Pollocku mówią, że on mógł się inspirować sztuką Indian amerykańskich, bo Indianie amerykańscy na przykład malowali ciało, malowali swoje namioty.
przedmioty, właśnie malując tak, tak właśnie niekoniecznie posługując się pędzlem, tylko czasami rozmazując ręką kolory na tych różnych przedmiotach, które zdobili. Także to coś tam jest z takiego ducha może sztuki indiańskiej. Proszę Państwa, drugim takim przedstawicielem szkoły nowojorskiej jest Marek Rotko. Zupełnie inny, jeśli chodzi o powiedziałbym, sposób ekspresji, prawda? Bo zobaczcie Państwo, że to są też duże obrazy, ale Marek Rotko sprowadza swoje obrazy no, do takich warstw kolorystycznych właśnie. I on mówi, i o nim wielu też badaczy pisze, że u niego jest ten taki spokój, harmonia, uduchowienie. Może wynika to z tej duchowości wschodniej, bo to jest Żyd rosyjski, prawda? I może jakieś tam pierwiastki, podobne jak u Kandyńskiego, tej duchowości tutaj są zachowane. Natomiast trudno go tak w sensie techniki wiązać z Jacksonem Pollockiem, bo to jest zupełnie inny, powiedziałbym, warsztat i inne przygotowanie obrazu. Natomiast all over, całą powierzchnią właśnie takimi horyzontalnymi warstwami kolorystycznymi zrobiony obraz. Także to są tego typu obrazy i na to chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę, bo Marek Rotko zrealizował właśnie to zamówienie dla kaplicy Uniwersytetu w Houston w Teksasie. I chodzi, proszę Państwa, o tą centralną część po środku. To jest ołtarz. Ołtarz w kaplicy uniwersyteckiej. Tryptyk. Czyli ma formę średniowieczną. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy o poliptykach, prawda? No więc tryptyk, na którym nic nie ma, chciałoby się powiedzieć, prawda? No i też tu, powiedzmy, możemy sobie takie różne snuć refleksje, zadawać pytania, ale mając świadomość, że to jest kaplica na amerykańskim uniwersytecie, gdzie studiuje cały świat, prawda? Gdzie studiują muzułmanie i katolicy, i prawosławni, i Żydzi, i tak dalej. No i co zrobić wtedy w kaplicy uniwersyteckiej, prawda? I wydaje mi się, że Marek Rotko tutaj genialnie tę sprawę załatwił, bo no po pierwsze stworzył tryptyk, a więc forma nawiązuje do dziedzictwa, prawda? A cała reszta to już jest kwestia odbiorcy, prawda? Tylko jakbyśmy takiego Marka Rotko gdzieś tu spotkali w podkieleckiej wsi, jakby przywiózł ołtarz proboszczowi taki, to mógłby mieć problem, prawda? Z honorarium szczególnie. No, a więc tu ładnie napisał jeden z autorów piszący o sztuce drugiej połowy XX wieku, że to jest przykład też nasycony treścią. Treścią, bo on tu widzi obecność nieobecnego przez duże N, prawda? Obecność nieobecnego. Także to sztukę abstrakcyjną w odpowiednim kontekście możemy też właśnie odczytywać chyba w ten sposób. Z kręgiem szkoły nowojorskiej był jeszcze związany Willem de Kenig. To był naturalizowany Holender, znaczy Amerykanin, ale holenderskiego pochodzenia i od razu widać, że no, skoro z Europy pochodził, to tę figuratywność przynajmniej jakoś tam zachowuje. No to jest cykl kobiety, Willema de Keniga. Ja mam świadomość, że tu panią niekoniecznie mogą się kobiety de Keniga podobać, ale on tak trochę chyba wychodzi od eksperymentów najpierw Cezanna, potem Picassa, a ta zamaszystość faktury, gestu jest tu chyba czytelna i typowa dla szkoły nowojorskiej. To warto też, proszę Państwa, zaznaczyć, że przedstawiciele szkoły nowojorskiej należeli do kręgu subkultury Beat Movement. To byli tak zwani bitnicy.
I to byli najczęściej ludzie z kręgów bogatych rodzin, młodzi ludzie, ale kontestujący bogactwo rodziców. Prawda? I na przykład oni się interesowali nie tam sztuką klasyczną, tylko właśnie sztuką abstrakcyjną. Słuchali na przykład jazzu, ale nie tradycyjnego, tylko nowoczesnego. To wtedy taki powstał słynny Modern Jazz Quartet. Dzisiaj to są już chyba starsi panowie mocno. I to był właśnie krąg takiej elity młodzieży, intelektualistów, ale co tu dużo mówić też ze słabościami typu alkohol, narkotyki i bardzo szybkie samochody. Prawda? Jackson Pollock zginął w wypadku, podobną historię miał James Dean. No, należał do tego kręgu Marlon Brando, któremu się udało przeżyć. Także to był ten krąg właśnie subkulturowy beat movement. I proszę Państwa, właśnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę teraz na zjawisko, które się bardzo znowu rozwinęło w Ameryce. Początki jego były w Anglii. Ale to zjawisko właśnie też warto, żebyśmy omawiali w kontekście szkoły nowojorskiej, prawda? Bo to mniej więcej jest to w tym samym czasie, prawda? Pop-artyści, niektórzy, z Warholem na czele, o którym za chwilę będziemy mówić, mówili, że oni byli chlapaczami, prawda? Tylko, że chlapali, bo wszyscy chlapali, prawda? To tak trywializując i nawiązując do pewnego wywiadu, którego kiedyś udzielał Andy Warhol. Proszę Państwa, co to jest za sztuka w takim razie pop art, którego początki obserwujemy w Anglii i ten początek właśnie to jest angielski artysta, słynny właśnie taki plakat w technice kolażu zatytułowany Oto jest jutro z 1956 roku. To jest pop art, proszę Państwa, tak definiując w sposób podstawowy, to jest sztuka, która jest oparta o inspirację światem reklamy, mediów, masowej konsumpcji, wysokonakładowych gazet kolorowych, najczęściej świata reklamy, plakatu i tak dalej. Mówi się często, że pop art ma korzenie dadaistyczne, bo pop art rzeczywiście będzie wykorzystywał w swoich obrazach, kompozycjach przestrzennych, nazwijmy je, czy rzeźbach, właśnie rzeczy gotowe. Rzeczy gotowe, prawda? Tylko, że dadaizm rozwijał się, pamiętajmy, w kontekście takich nastrojów antywojennych, antyburżuazyjnych, w kontekście I wojny światowej, prawda? A pop art to jest rynek amerykański, ten komercyjny, konsumpcyjny i tak dalej, prawda? Przedmiot gotowy tu, przedmiot gotowy tam, ale konteksty są inne. Ale wielu autorów podkreśla, że postawy dadaistyczne są typowe dla popartu. Co tu dużo mówić, proszę Państwa, w poparcie nie będziemy mieli jakiejś głębi intelektualnej, prawda? Bo czy można się doszukiwać głębi intelektualnej na przykład w wyobrażeniu powielonej tam w fotografii Marilyn Monroe, czy reklamy zupy pomidorowej, czy kapsla Pepsi-Coli i tak dalej. Czy możemy się tu doszukiwać jakiejś głębi, prawda? To można z tym dyskutować. To się rozwinęło znakomicie w Ameryce. Natomiast w Europie tak sobie. Nie wiem, czy Andy Warhol, który zresztą ma korzenie tutaj słowiańskie, czy on by zrobił karierę gdzieś tutaj Polska, Czechy, Słowacja. Mam wątpliwości, zaraz o tym będziemy mówić. Także jak patrzymy na pop art, to proszę Państwa, to wszystko mniej więcej znamy, bo w tym plakacie to Hamilton on mówi, co teraz będzie. Teraz to wiecie, trzeba by na siłownię pochodzić, posłuchać muzyki, iść na mecz. I to wszystko tu mamy. Na striptease może też lizaka sobie kupić, bo to taki duży, to nie jest rakieta do tenisa, tylko taki wielki lizak.
w ręku tego atlety, prawda? Magnetofon szpulowy, który tam, tu to akurat my to pamiętamy, magnetofony szpulowe, bo młodzież akademicka to tak się czasami pyta, o co to jest, prawda? No i proszę Państwa, to są już przykłady, najpierw takie krótkie, najważniejsze nazwiska Roberta Rauschenberga, który odwołuje się do słynnego tematu Dominika Ingres, odaliska. To słynny akt w Luwrze, można go oglądać i no, tam jest to piękna odaliska, a tu jest to kura po prostu tam na tym pudle, oklejonym jeszcze jakimiś tam gazetami, z jakimś tam aktem, a tą odaliskę może przypominać poduszka tam na dole, bo ten akt to jest taki piękny i ta dama jeszcze na takiej eleganckiej poduszce odpoczywa. Także to są tego typu przykłady. Bardzo popularnym motywem właśnie popartowskim jest flaga amerykańska. Wielokrotnie gdzieś tam w tle albo na pierwszym planie. Ale tutaj zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na zwielokrotnienie. Zwielokrotnienie motywu. Bo to Warhol to będzie robił ze zdjęciami, prawda? Flaga ileś tam razy. Ileś tam razy, prawda? No to robi wrażenie wtedy w jakiejś tam kompozycji przestrzennej. No i to też możemy to interpretować tą masowością, wysokimi nakładami, że to wszystko jest takie właśnie dla masowego odbiorcy. No i ten przedmiot gotowy, prawda? Na którego nie zwracamy uwagi, ale podany w sposób absurdalny. Czyli te dadaistyczne korzenie. Tu takim właśnie popartystą, dadaistycznie zachowującym się, można by powiedzieć, jest właśnie Claes Oldenburg. To był szwedzkiego pochodzenia. No Szwed to był, tylko on całe życie był w Ameryce, bo był dzieckiem rodziny dyplomatycznej. No i na przykład cykl Sedesy winylowe. Do czego może służyć sedes winylowy, prawda? No albo monstrualny ogryzek. Możecie Państwo też w sieci Oldenburga znaleźć jego bodajże spinacz, taki do bielizny, ale on ma chyba dwa piętra, taki spinacz do bielizny. Wyobraźcie sobie Państwo, spinacz do bielizny na dwa piętra. Prawda? No, to robi wrażenie, prawda? To się dobrze na to patrzy, bo znamy spinacz do bielizny, no ale na dwa piętra, albo ogryzek. To są, proszę Państwa, też takie momenty, kiedy to jest wykorzystywane przez rynek. Rynek zaczyna produkować tego typu przedmioty, takie czasami niezbyt sympatyczne, bo Oldenburg na przykład robi ciastka tylko z gipsu, ale są pięknie zrobione. Albo hamburger. Hamburger, no nic tylko zjeść, a okazuje się, że on jest sztuczny, prawda? No a za tym idą kolejne pomysły, że na przykład różne, że tak powiem, ludzkie wydzieliny fizjologiczne też są przedmiotem zainteresowania popartystów, prawda? I to można też sprzedać i na przykład gdzieś położyć, prawda? I wygląda super, tylko nie wydziela zapachu, prawda? No i to są różne takie prowokacje. Także to też można nawet zobaczyć niekiedy w galeriach. To Claes Oldenburg takie miał pomysły. Z kolei Roy Lichtenstein, proszę Państwa, on też tak ten tak zwany gotowiec, jak to młodzież mówi, no to on traktował w ten sposób komiksy, prawda, że wycinał z komiksów poszczególne tam przez siebie jakieś wybrane obrazki, powiększał je, podkolorowywał jeszcze, ale wykorzystywał ten tak zwany raster i Lichtenstein jest rozpoznawalny poprzez właśnie ten raster drukarski. No, a tu z prawej strony to widzicie Państwo martwą naturę, prawda? To jest martwa natura taka pop-artowska, czy właśnie ten słynny takie
O, to on tutaj odwołuje się do chlapania, prawda? Bo to jest chlapnięcie, jedno chlapnięcie, prawda? Bo popartyści byli, jak Warhol twierdzi, wielokrotnie byli chlapaczami. No i jeszcze tego Warhola może byśmy tak krótko na niego popatrzyli, bo proszę Państwa, tu są właśnie jego główne takie te dzieła, nazwijmy je. No to o czym Państwu mówiłem, że tu specjalnie no, tak epatować się pop artem, to nie ma co, bo to właśnie jest ta chyba pustka intelektualna. Ja studentom wzornictwa też pokazuję to opakowanie i ono wcale nie jest jakimś wybitnym dziełem designu. Ta zupa pomidorowa produkowana przez firmę Campbell to jest jeszcze XIX-wieczny wynalazek, ale warto może przytoczyć tutaj, proszę Państwa, taki fragment, przypomina mi się ten fragment wywiadu z Andym Warholem, bo pytają się go, no dlaczego tak? Dlaczego ty to malujesz, prawda? Takie nie, właśnie nie malujesz, tylko tam pobierasz skądś. Bo ja miałem kiedyś taki dylemat, mówił Warhol, bo byłem chlapaczem, bo wszyscy chlapali i to ja też, prawda? A później to nie wiedziałem, co robić. No jak to nie wiedziałeś, co robić? No bo nie wiedziałem, co mam malować. No to maluj może to, co lubisz. To, co lubisz, maluj, prawda? No on mówi, no ale ja lubię zupę pomidorową. No to już, to mamy temat. Lubię pieniądze. Lubię się obracać w świecie celebrytów, mówi Warhol, prawda? No to wycina z gazet, prawda? I powiela, powiększa i już. No. I właśnie krytyka mówi, że to nie jest to, że on tam bierze z gazety, wycina, podmalowuje, powiększa i tak dalej. Że to nie jest ta sztuka. Sztuką jest to, że on na to wpadł, że to może być sztuką. To jest ten mechanizm. I to się przyjęło. I zrobił karierę i te portrety to już później robił polaroidem, a więc natychmiast miał efekt, powiększał i strasznie duże pieniądze. To się cieszyło powodzeniem u niemieckich biznesmenów w latach 50., 60., 60. głównie. Jeszcze wtedy było NRD i RFN, no to oczywiście w RFN-ie były te portrety znakomicie sprzedawane. Także jest taki film ponadgodzinny o Warholu i ten wywiad jest kapitalny, bo proszę Państwa, to jest też z Warholem tak, że on właściwie uważa się Warhola za tego, który wymyślił tak zwanego Big Brothera, bo on nakręcił film, słynny film Sleep. Czyli sen, prawda? Film trwa 6 godzin i przedstawia postać śpiącą. 6 godzin, prawda? Kamera jest ustawiona, ktoś tam śpi i tyle. I tyle, prawda? Też pytają się go, dlaczego? No bo kręcenie filmu, mówi Warhol, jest proste. Kamera ma silniczek, można ustawić i samo się robi. No i to są rozmowy z Andym Warholem, prawda? Także Big Brother to jest chyba coś takiego pop artystycznego i kto wie, czy to nie od Warhola, no bo wiadomo, o co chodzi w Big Brotherze, prawda? Czy tam jest jakaś głębia, piękno, no i tak dalej, to proszę Państwa, no, Merlin, taka bardziej czerwona, bardziej zielona, no. No i ten krąg jego znajomych, różnych gwiazd, no też był projektantem i proszę Państwa, znany był jako projektant bardzo taki posłuszny zleceniodawcy. Już butów nie pokazuję, bo te buty były, no powiedziałbym, może mało takie wykwintne, ale słynna ta okładka płyty zespołu rockowego Velvet Underground to nawet... Niedawno na Kulturze był film o tam jest taka historia muzyki rockowej, to
ja to przynajmniej oglądam, także Velvet Underground był i Warhol oczywiście jako gwiazdor. Także ta słynna okładka z bananem, prawda? No to też jest ten właśnie mechanizm, żeby to wymyślić, prawda? No te perfumy i tak dalej, to jeszcze tego jest trochę. Proszę Państwa, może jeszcze może zetkniecie się Państwo z takim problemem jak spacjalizm, bo to jest z tego kręgu informal, ten pop art był takim przerywnikiem. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na taki problem. Jeszcze bym tu wykorzystał pewien tekst. Bo to jest właśnie też to informal, prawda, czyli zupełne zerwanie z tradycyjnym sposobem traktowania tej materii malarskiej, prawda, bo jak mówimy informal, to tak jak u Jacksona Pollocka, odejście od tradycyjnego traktowania materii malarskiej. Mniej więcej to są te czasy, lata 40., lata 50., tylko tu na gruncie europejskim. I o co chodzi, proszę Państwa, w malarstwie informal? Bo może w Tate Modern wiszą te obrazy. Chyba jeden wisi. Artysta nazywa się Lucio Fontana. I co to jest w takim razie? Co to jest za... Jak próbujemy odczytywać tego typu sztukę. Tu się też już, proszę Państwa, zaczyna pojawiać taka postawa, którą możemy nazwać minimalizmem, bo jeszcze dzisiaj może o tych tendencjach parę słów powiem. Ale właśnie Lucio Fontana napisał manifest o spacjalizmie. Ja nie będę Państwu czytał tego manifestu, ale chodzi tam o to, że to jest taka synteza ruchu, barwy i przestrzeni w jednym, prawda? Synteza ruchu, barwy i przestrzeni. No to poszukajmy tego ruchu. Zobaczcie Państwo, ja kiedyś tam mówiłem, że jak mamy układy diagonalne, czyli po skosie, no to barok jest takim kierunkiem, że mamy kompozycje diagonalne, układy skośne, prawda, gestykulacje i tak dalej. Jeżeli mamy jakieś skośne tutaj elementy, to możemy umownie powiedzieć, że mamy dynamikę, prawda, mamy dynamikę. No kolor mamy, monochromatyczne są to zwykle obrazy. Pocięte, właśnie to jest pocięte, bo w ogóle te obrazy noszą tytuły przecięcia albo cięcia, najczęściej przecięcia. I właśnie, proszę Państwa, to cięcie to jest ukrytym światłem, bo ono jest jakby namiastką perspektywy i problemu światłocienia. No i tyle. No. I to jest spacjalizm. Manifest jest do tego, prawda? Bo wiecie Państwo, że artyści pisali manifesty i to dobrze, że pisali. Zresztą jeszcze w kontekście spacjalizmu pada bardzo często w różnych opracowaniach odwołanie się do sekty buddyjskiej Zen, a więc do medytacji, których celem jest takie właśnie uwolnienie umysłu od myślenia racjonalnego, takie wyczyszczenie umysłu, wyciszenie, można by powiedzieć, sterylizacja umysłu, prawda? No i to może właśnie to jest tak, prawda? Nie wiem, czy to tak, także... No i to byłby, proszę Państwa, spacjalizm. I może jeszcze na koniec dzisiaj wizualizm. Także tu, proszę Państwa, w tym nurcie to też tu nie będzie większych problemów związanych z jakimiś tam próbami interpretacji. Jak sama nazwa wskazuje,
to są takie zjawiska, gdzie raczej chodzi o przyjemność patrzenia. O tego typu właśnie kwestie, że tu nie ma co doszukiwać się jakiejś głębi, jakichś przekazów ideowych i tak dalej. Kto by chciał tu szukać tego, no to jest trochę taka, no, chyba droga, powiedziałbym, bardzo mocno dyskusyjna. Jest kilka takich nurtów tego właśnie tak zwanego wizualizmu czy sztuki wizualistycznej. Do nich należy między innymi sztuka kinetyczna. Sztuka kinetyczna to jest, proszę Państwa, wtedy, kiedy obserwujemy pierwiastek ruchu. Ruchu naturalnego bądź też ruchu sztucznego, prawda? Gdzieś tam jakieś silniki, siłowniki i tak dalej. Także inżynier Aleksander Calder stworzył taki cykl mobile. Gdzieś te mobile kiedyś były chyba w Zachęcie i to jest podwieszone pod sufit na wysokości widza i jak się przechodzi, to one tak się ruszają, prawda? To musi być dobrze oświetlone, odpowiednio oświetlone przez artystę najlepiej, no bo tam jest kolor, one są czasami błyszczące, prawda? Także ruszają się, świecą i to jest wtedy ten efekt, prawda? Jak człowiek przechodzi, to one są tak lekkie, że pod wpływem ruchu powietrza zaczynają grać, jak to się mówi. Ale zobaczcie Państwo, że pomysł tegoż Caldera świetnie przekłada się w skali takiej makro, bo Aleksander Calder zaprojektował wnętrze w takim audytorium w Wenezueli, w Caracas, na tamtejszym uniwersytecie, na Wydziale Architektury. Prawda? I właściwie te mobile jego ze skali mikro przechodzą do skali makro, prawda? Stają się takimi ekranami akustycznymi. No i oczywiście one już nie ruszają się, ale są kapitalnym takim efektem plastycznym, kolorystycznym, właśnie służącym tej przyjemności patrzenia, co tu dużo mówić. One mogą mieć coś z takiego znowu antymimetycznego charakteru, jak to robił Jean Arp, prawda? Takie obłe, organiczne kształty. Tu jeszcze mamy przykład też sztuki kinetycznej w miejscowości Liège. Liège to jest Belgia bodajże. Nicolas Schaeffer stworzył coś takiego jak wieża spacjodynamiczna cybernetyczna. Czyli spacjodynamiczna, czyli ona się tam coś rusza z odstępami. Ona jest tam nasycona różnymi czujnikami. One się raz świecą, raz gasną. Jak jest wiatr, to tam się coś kręci. No i taki mamy świetny widok, szczególnie w nocy w centrum Liège. Sama na przykład forma ma takie cechy konstruktywizmu, oparta jest o układy pionowe, poziome. Także jest to też tam jakaś inspiracja może mondrianowskimi podziałami z neoplastycyzmu, o którym tam kiedyś mówiłem. Natomiast kolejnym zjawiskiem jest tak zwany op art albo optical art. I Victor Vasarely, jego sztukę odbiera się w ten sposób, że znaczy przynajmniej w tekstach obserwujemy, że on jakby chce uporządkować, proszę Państwa, abstrakcję geometryczną. A więc nadać jej jakby taki porządek, rytm, powtarzalność, prawda? No i wykorzystuje oczywiście wyłącznie układy geometryczne, powtarzające się, sugeruje perspektywę,
ruch, prawda? Ale to jest właśnie takie do patrzenia, prawda? I to daje taką przyjemność optyczną. Bardzo zainspirował się obrazami Wiktora Vasariliego taki projektant mody Paco Rabanne. Paco Rabanne robił sukienki z płytek metalowych bądź plastikowych, prawda? I te modelki wtedy właśnie takie były zgeometryzowane, powiedziałbym, rytmicznie bardzo. To były mini sukienki, no może takie nie na co dzień, prawda? Tu jeszcze jedna artystka amerykańska, która proponuje tego typu op art, prawda? Malowali. Malowane. Tak, to było malowane. A te rastry, te kropeczki? To malował. To, on to powiększał właściwie i podmalowywał. Powiększał i podmalowywał. Także to taka była trochę łączona technika Lichtensteina. No a później to już jest druk cyfrowy, natomiast ten klasyczny op art to jest malowany oczywiście. No, proszę Państwa, jeszcze takie połączenie wizualizmu i kinetyzmu obserwujemy w działalności takiej słynnej grupy Zero z Düsseldorfu. To jest bardzo taki ważny ośrodek sztuki nowoczesnej i z kapitalnym muzeum. I tego Günthera Uekera tutaj warto zapamiętać jako taką czołową postać. Trudno nazwać tę jego kompozycję, tę jego pracę jednoznacznie, bo to jest, no można by powiedzieć, kompozycja przestrzenna, bo proszę Państwa, to jest taki ogromny jakby wycinek drewna, jakby obcięta warstwa z bardzo grubego drewna i właśnie te gwoździe pod różnym kątem, prawda? Także to robi właśnie takie wrażenie takiego wiru, prawda? Taki optyczny ruch gdzieś tam się nam kojarzy, ale w kadrze, jak tak się zbliżymy do tego, to właśnie taki eksperyment Günthera Uekera. Z kolei minimal art to są, proszę Państwa, tego typu prace, minimal art, czyli taka lapidarność środków wyrazu, prawda? Minimalistyczna forma, powściągliwość koloru i to Frank Stella to są jego głównie pomysły, o, tak jak tu Państwo widzicie. Także no to tak właśnie dla... Przekłada się to dosyć dobrze na projekty, na przykład w sztuce użytkowej, firanki, obrusy, dywany i tak dalej. Natomiast hiperrealizm to znowu jest, proszę Państwa, zjawisko głównie w sztuce amerykańskiej, polegające na tym, że w malarstwie fotografia pomaga, a powiedzmy w rzeźbie, tylko za chwilę Państwo zobaczycie, czy to można mówić, że to jest rzeźba. To jest odtwarzanie po prostu codziennych scen, które możemy spotkać w sklepie, na plaży, na dworcu i tak dalej. Prawda? Także tu znowu też nie doszukujmy się specjalnie jakichś głębszych treści. To też jest takie zjawisko, o którym możemy mówić, że jakoś tam te korzenie dadaistyczne, potem doświadczenia popartu. Zresztą kto na przykład z Państwa był w gabinecie figur woskowych, to będzie miał natychmiast skojarzenia z tego typu sztuką. Także idziemy do muzeum i na przykład wyobraźmy sobie taką scenę, prawda? No i tam w amerykańskich muzeach to się... Duane Hanson, no, czy tego typu. Najciekawsze są reakcje znowu ludzi. Jak muzeum, jak patrzymy na ludzi, którzy na to patrzą. O,
prawda? To szczególnie właśnie zainteresowanie wzbudza twórczość Johna de Andrei, bo rzeczywiście to aż trudno uwierzyć, bo ja to widziałem też na własne oczy i właściwie no, brałem udział, to są też właśnie, to nie tam, że tam ten artysta się dosiadł, to jest spójna całość, prawda? O, to ja brałem też w czymś takim udział, że to aż się chcę podejść i zobaczyć, czy rzeczywiście czasem się ktoś nie rozebrał i nie położył, prawda, w tej przestrzeni muzealnej. No a w tle widać Liechtensteina, prawda, obraz, bo to są takie z komiksów, no. Także to, proszę Państwa, no i tak sobie można tutaj jeszcze... Chuck Close na przykład malował, znaczy to są zdjęcia, ale też podmalowywane, generalnie zdjęcia. No ogromne formaty, ja tu celowo wybrałem właśnie z taką obserwatorką. No z kolei ten artysta poszedł w stronę motoryzacji, przyczepy, samochody, motocykle na przykład, malowane, prawda? To też pamiętajmy, że zwykle przedmioty połyskujące, świecące, przeźroczyste, no to jest wyzwanie dla artysty. No i tu był taki bardzo monotonny, powiedziałbym, w tematach, bo on malował kobietę w bieliźnie od brzucha do ud. Raz z przodu, raz z tyłu i tak dalej. Bardzo precyzyjny rysunek, no. Ale miał takie właśnie monotematyczne zainteresowania. John Cacere, prawda. No. To nie są, proszę Państwa, zdjęcia z gazet reklamujących bieliznę. Także proszę Państwa, no ja tam jeszcze mam trochę różnych zagadnień z XX wieku, ale to myślę, że to są i tak wybrane kwestie. Także chciałem Państwu zwrócić uwagę na te najistotniejsze problemy. Może jeszcze na koniec tylko jak już mówiliśmy o Jacksonie Pollocku, to może jeszcze rzućmy okiem na jedną rzecz. Tu są chyba dwa zdjęcia na zamknięcie, tak żebyśmy może mieli tylko pewien pogląd o... Także jeszcze happening i environment, jeszcze tym pojęciom towarzyszy takie pojęcie performance, ale jak zacząłem studiować te pojęcia, to okazuje się, że environment i performance czasami są tożsame, a w niektórych opracowaniach czytam, że performance to jest jakieś tam rozwinięcie happeningowych działań. Także tu jest dosyć duży chaos, jeśli chodzi o pojęcia, ale jak Państwo słyszycie happening, to pamiętajmy, że to są takie działania artystyczne, które tam mają wciągnąć widza, prawda? Działania artystyczne, trochę taki parateatr. I na przykład jakbyśmy chcieli z klasyki happeningu coś tam się dowiedzieć, to polecam właśnie Iwa Kleina, który trochę tak właśnie, tak jak mówiłem, przy Jacksonie Pollocku, prawda? Jackson Pollock otwiera takie drzwi do action painting, do działania malarskiego, do akcji malarskich, prawda? I co robi Yves Klein? Zaprasza modelki, rozkłada na podłodze płótno i tam te modelki później kładzie, prawda? Albo one wzajemnie się tam układają i oddają na płótnie. To jest action, prawda? To jest to, co zrobił Jackson Pollock. On zaczął i to już poszło, prawda? No tam w tle orkiestra gra, żeby było tak sympatycznie.
prawda? No a później powstały takie cykle antropometrie Iwa Kleina, prawda? To też jest takie pojęcie body art, także w sztuce drugiej połowy XX wieku to trochę jest jeszcze chaos z pojęciami, jak czas upłynie, to się wszystko później jakoś tak uporządkuje, bo to wiadomo, proszę Państwa, że dzisiaj lepiej nam jest mówić i definiować zjawiska z XIX wieku, prawda? Czy z początków XX, ale te z drugiej połowy XX wieku to jest bardzo dynamiczne wszystko jeszcze. No. Environment, no to otoczenie zaczyna grać. Wciągnięci jesteśmy przez otoczenie, prawda? Działania w otoczeniu. I zobaczcie Państwo, że to jest tego typu, no to jest w przestrzeni muzealnej. Prawda? Jakiś tam człowiek robi sobie tak zwane selfie, ale ta sztuka to jest tam. To jak tam jakaś taka postać coś tam przy tym banerze reklamowym robi, prawda? To my się też tak zastanawiamy, co tam się dzieje, prawda? Czy proszę Państwa, tego typu ławeczki, które się zaczęły u Georgesa Segala, no a później się rozpowszechniły na pomniki, prawda? Bo wiecie Państwo, że sporo teraz się pojawiło w ostatnich latach, a to już była ta sztuka. Także ławeczka z kimś tam siedzącym, możemy mówić, że to jest environment, prawda? Bo to nas zachęca, że siadamy obok, prawda? I tam się tym sposobem tworzy też taka jakiś taki environment, prawda? Tego typu sztuka. Także to są takie wybrane zjawiska z drugiej połowy XX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę i tam spotkamy się jeszcze za jakiś czas na zamknięciu. Także wiele się dzieje ze sztuką cały czas. Dziękuję bardzo. Thank you.